Dzień dobry. Słuchajcie, trochę zaniepokoiła mnie ta, nazwijmy to tak, pasywność, która wyszła na ostatniej lekcji przy okazji, kiedy przekształcaliśmy tam wzory na prędkość, na szybkość, drogę i czas. Znaczy, to, co chcę powiedzieć, to to, że jestem absolutnie przekonany, no, że znajomość taka bardzo głęboka, wręcz pamięciowa tej liniowej zależności, takiej właśnie w rodzaju Y równa się K razy X, o takiej tutaj, i wszystkiego, co z niej wynika. Tak, gdzie tu w tym abstrakcyjnym wzorze algebraicznym Y, K i X to są różne wielkości, które w zależności od kontekstu przyjmują odpowiednie znaczenie. Więc wrócę do tego w ograniczonym charakterze na lekcji, ale dla Was postanowiłem przygotować jakby coś dokładniejszego, analizę dokładniejszą. Część z niej oczywiście pokryje się z tym, co było na lekcji, ale nie wszystko. No a zresztą, jak wiadomo, na lekcji trudno jest utrzymać uwagę. No więc pierwszym przykładem fizycznym takiego związku, takiej relacji matematycznej, to jest wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Droga równa się szybkość razy czas. Wtedy Y to jest droga, K to jest szybkość, no a X, ta zmienna niezależna, którą możemy sobie zadawać pytanie, a jaką drogę przejechał samochód w godzinę, w 2 godziny, 2,5 godziny. Ta zmienna to jest czas. No i w języku fizyki zapiszemy to równanie w taki sposób. Ja tutaj za drogę oznaczyłem literką D. No, do tej pory oznaczaliśmy ją jako S, ale S będzie nam się myliła z sekundą, więc żeby się nie myliła z sekundą, to będzie D. No i pierwszą rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, to to, że jednostki zgadzają się, to znaczy jednostki, w jakich wyrażamy lewą stronę, są takie same, w jakich wyrażamy w prawą, chociaż po prawej stronie mamy iloczyn dwóch fizycznych wielkości, szybkości i czasu. No, po lewej stronie jednostką drogi są metry w układzie SI, a po prawej mamy iloczyn szybkości, którą wyrażamy w metrach na sekundę, i czasu, który wyrażamy w sekundach. No i oczywiście, jak pomnożyć ułamek metry na sekundę przez sekundy, no to te sekundy w liczniku i mianowniku się uproszczą, prawda? Ta sekunda uprości się z tą sekundą i zostaną tylko metry. Tu powinienem też jeszcze jakby to wszystko objąć w te nawiasy kwadratowe, w których typowo zaznaczamy nawiasami kwadratowymi, że obliczamy jednostki. No dobrze, to jest pierwszy ruch. Teraz drugi ruch jest taki, no dobrze, jak mam taką zależność, droga równa się szybkość razy czas, to jak obliczyć szybkość? No, też musicie od razu to wiedzieć, od razu i bez zastanowienia, że trzeba podzielić obie strony przez czas. No jeżeli podzielimy prawą stronę przez czas, to czas się po prawej stronie uprości, a po lewej stronie będzie iloraz drogi przez czas. No więc jeżeli odwrócić potem to równanie, to znaczy szybkość przenieść na lewą stronę, a to, co było po lewej stronie, na prawą, no to będziemy mieli równanie takie, że szybkość to jest droga przez czas i jednostki, w jakim wyrażona jest lewa strona, to metry na sekundę, jednostki szybkości. No i one biorą się, czy są zgodne z tym, co jest po prawej stronie, bo po prawej stronie mamy iloraz drogi przez czas, czyli drogi przez czas, czyli droga w metrach, czas w sekundach, metry na sekundę. Tak samo jak po lewej stronie, to równanie jest zgodne, jeżeli chodzi o jednostki lewej i prawej strony. Bardzo często można znaleźć błąd w swoich obliczeniach w ten sposób, że policzyć jednostki we wzorze, który otrzymaliśmy. No, pierwsza taki warunek konieczny, choć niedostateczny, ale konieczny.
jest taki, że te jednostki muszą być takie, jakie być powinny. Takie, jakie są po lewej stronie. No dobrze, a co, jeżeli chcemy czas obliczyć z tego, jeżeli mamy zadanie polegające na tym, że samochód jechał tyle a tyle kilometrów z taką a taką szybkością, w jakim czasie pokonał tę drogę? No trzeba obie strony podzielić przez szybkość, prawda? Obie strony trzeba podzielić przez szybkość, po tej stronie się szybkość uprości, a po tej stronie będzie droga przez szybkość, tak? No i znowu jednostki się zgadzają, bo powinien wyjść czas w sekundach, no a mamy drogę przez szybkość, to znaczy w mianowniku mamy ułamek, metry na sekundę. No jak się zastanowicie przez chwilę, to dojdziecie, mam nadzieję, do wniosku, że to działa w ten sposób, że metry z metrami się uproszczą, natomiast ta sekunda z mianownika tutaj powędruje do licznika i będzie to sekunda, czyli prawidłowa jednostka czasu. No i takie rozważania dotyczą wszystkich wzorów tego typu. Inna relacja, z którą mieliśmy już do czynienia notabene. Pamiętacie, ćwiczyliśmy wielkości proporcjonalne za pomocą ciężaru, który wieszaliśmy na siłomierzu. No i okazywało się, że siła, że ciężar, że wychylenie siłomierza jest proporcjonalne do ciężaru. Albo siła, z jaką ciągniemy za siłomierz, jest proporcjonalna do wychylenia tego siłomierza z porównania równowagi. Ja tutaj ten x zaznaczyłem wychylenie, o ile się przesunie ten talerzyk w porównaniu z położeniem równowagi. No i to jest znowu tego samego typu relacja. Siły, które spełniają takie relacje, nazywają się siłami sprężystości, a ten współczynnik proporcjonalności pomiędzy wychyleniem sprężyny od sytuacji, w której nie jest ściśnięta ani rozciągnięta, a siłą, która to wychylenie powoduje, to rozciągnięcie powoduje, rozciągnięciem sprężyny, nazywa się współczynnikiem sprężystości. No i jest też, teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, to jest często stawiane pytanie tego typu, w jakich jednostkach wyrażamy współczynnik sprężystości K. No, gdybyśmy chcieli stąd wyliczyć K, to trzeba obie strony podzielić przez X, tu X się uprości, a tu po lewej stronie będziemy mieli iloraz F przez X. No więc K to jest F przez X. No siłę wyrażamy w newtonach, a przesunięcie w metrach. Prawda? Tu M nie znaczy masy, tylko metry. Jednostka długości w układzie SI. No newton to jest kilogram razy metr na sekundę do kwadratu. Trzeba to podzielić przez metry. No i znowu stanie się coś, co już wielokrotnie przy takich obliczeniach nam się zdarzało, to znaczy metry z metrami się uproszczą. Metry z metrami się uproszczą i zostanie informacja, że ten współczynnik sprężystości wyrażany w układzie SI jest w jednostkach kilogramy na sekundę do kwadratu. Bardzo bym chciał, żebyście zastanowili się nad tym, co tu powiedziałem, bo to jest dla fizyka niesłychanie naturalny sposób rozumowania i w tym języku, w którym opisujemy przyrodę, to tego typu rozumowania z nimi spotkacie się co chwilę, już nie mówiąc o tym, że na fizyce w liceum też. I dobrze by było nie mieć z nimi problemu. No dobrze, teraz trudniejszy przykład. Trudniejszy i bardzo abstrakcyjny przykład. Prawo powszechnego ciążenia. Prawo powszechnego ciążenia Newtona, czyli wzór, który wyprowadził Newton, wyprowadził spraw Keplera, spraw ruchu planet, które zostały z kolei wyprowadzone ze znakomitych obserwacji, dokładnych obserwacji astronomicznych. Otóż dwie masy, M1, to jest masa M1 i M2, te masy wyrażamy w kilogramach, odległe od siebie o R, nie o R kwadrat, tylko o R, przepraszam, najmocniej tutaj jest błąd, rozpędziłem się, ops, bardzo dobrze, odległe od siebie o R,
powiedzmy, że te masy są malutkie, można wyobrażać sobie, że są punktowe. Albo, no właśnie, przyciągają się siłą, która ma taki wzór. Trzeba policzyć iloczyn mas M1 i M2. Każda z tych mas jest w kilogramach, więc ten iloczyn będzie w kilogramach do kwadratu. Podzielić przez kwadrat odległości. Odległość jest w metrach, więc to będzie w mianowniku metry do kwadratu. No, ale to nie może być jeszcze siła, dlatego że siła to jest newton, czyli kilogram razy metr na sekundę do kwadratu, a tutaj mamy metry do kwadratu przez kilogramy do kwadratu, odwrotnie, kilogramy do kwadratu przez metry do kwadratu, prawda? Więc potrzebny jest współczynnik i okazuje się, że jest taki uniwersalny współczynnik, to też wyprowadził Newton, którego wartość określa skalę tej siły grawitacji, jak bardzo ona jest mocna, no i wiemy, że to nie jest jakoś bardzo wielka liczba, dlatego że przynajmniej na odległościach już w Układzie Słonecznym ta siła grawitacji nie jest olbrzymia. Choć wystarczająca, żeby utrzymać Układ Słoneczny na wodzy. Ale przede wszystkim jednostki pozwalają przekształcić to, co tutaj stoi, jednostki tego, co tutaj stoi po prawej stronie, w newtony. No dobrze, w jakich jednostkach wyrażamy tą stałą grawitacyjną G? No, znowu trzeba ją wyliczyć. To jest troszeczkę trudniejsze, no ale jeżeli pomnożymy obie strony przez r kwadrat, to r kwadrat zniknie z mianownika, a pojawi się tutaj w liczniku. No jeżeli podzielimy obie strony przez iloczyn M1 i M2, to M1 i M2 znikną w liczniku, a pojawią się tutaj w mianowniku. Także G, jeżeli znamy siłę dwóch oddziaływania grawitacyjnego dwóch mas, znamy odległość między nimi i znamy ich masy, to możemy z tego wyznaczyć G. No i teraz jednostki. No, siła jest w newtonach, kwadrat odległości to jest w metrach do kwadratu, a kilogramy są w kilogramach, czyli to jest kilogram razy kilogram, kilogram do kwadratu. No, możemy sobie teraz rozpisać newtona jako kilogram razy metr na sekundę kwadrat. Pamiętacie, F równa się M razy A. Jeden kilogram się nam skróci w liczniku z którymś z tych kilogramów w mianowniku. Na przykład z tym. No i zostanie metr razy metr do kwadratu, czyli metr do trzeciej w liczniku, kilogram, ten kilogram, razy sekunda do kwadratu w mianowniku. No i to jest jednostka uniwersalnej stałej grawitacji G, o której żeśmy nie mówili i nie powiemy w szkole podstawowej, ale po pierwsze możecie o niej przeczytać, a po drugie na pewno będzie o niej mowa w liceum. No więc chciałbym, żebyście nabrali biegłości w wykonywaniu takich przekształceń. No one są równie ważne dla fizyka, jak obliczanie, jak podstawianie liczb. No a poza tym odwołują się do wzorów, do tego abstrakcyjnej formy zapisu wiedzy. Dziękuję wszystkim.